Siema YouTube, w dzisiejszym odcinku ostatnie odpowiedzi na pytania, które zbierałem pod postem na Instagramie, także niedługo będę zbierał znowu, żeby nagrywać kolejne Q&A. I co? Lecimy z tym koksem. Czym zastąpiłbyś siady u naturala? Żadnych ograniczeń, po prostu siady już mnie trochę nudzą, więc chciałbym robić je zamiennie. Może box squats. Także czy u naturala, czy u nienaturala, to zalecałbym to samo, czyli po prostu wziąć ten wzorzec ruchowy, jakim jest przysiad, i wymienić ćwiczenie, jakim jest przysiad ze sztangą trzymaną z tyłu, na inny, na przykład na split squat, czy przysiad bułgarski, czy przysiad przedni, czy jak napisałeś, box squat. Box squat tak naprawdę będzie się jedynie różnił zakresem ruchu, więc to nie będzie jakaś duża zmiana. Więc po prostu czymś, co jest tym samym wzorcem ruchowym, tylko inne ćwiczenie. Tak samo martwy ciąg klasyczny można zamienić na przykład na martwy ciąg na prostych nogach, czy na martwy ciąg sumo. Jak najbardziej polecam. Redukcja bez liczenia makro, twój stosunek do tego, czy to amatorszczyzna, czy jednak dobrze polegać na reakcjach organizmu, obserwować siebie i tracić kilo na spokojnie bez liczenia. To powiem tak, jakbyśmy mieli polegać na reakcjach organizmu, to nie byłoby otyłości, jakby to miało działać. Także to nie jest takie kolorowe. Jeżeli ktoś nie ma wyrobionych pewnych nawyków, o których mówię coraz więcej i coraz bardziej się na nich skupiam, to jeżeli ktoś nie ma wyrobionych konkretnych nawyków, to po prostu nie schudnie, tylko będzie stał w miejscu, bo on się przyzwyczaił do takiej ilości jedzenia, czy tam ona do takiej ilości jedzenia, jaką dostarczała do tej pory, i to się będzie ciągnąć dalej. I samo nie jedz mniej, ćwicz więcej. To jest hasło powtarzane bardzo często, jest to bardzo głupie hasło, bo czemu? Czemu ktoś miałby jeść mniej, ćwiczyć więcej? Poza tym te dwie rzeczy się głównie zaprzeczają. Jeżeli ktoś ćwiczy więcej, to ma większy apetyt i chce więcej jeść. Jak ktoś je mniej, to jest coraz bardziej leniwy, coraz mniej mu się chce ćwiczyć. Więc to jedno z drugim ciężko pogodzić, tak mówiąc po prostu jedz mniej, ćwicz więcej. Więc jak najbardziej, jak chodzi o liczenie kalorii i makro, polecam. Nie wszystkim oczywiście, nie każdemu jest to potrzebne. Według mnie najpierw powinniśmy się skupić właśnie na zmianie nawyków, a potem dopiero na takich szczegółach. I jednak mimo wszystko przez te 2-3 tygodnie policzyłbym makro, kalorie, żeby zobaczyć, ile jemy tak naprawdę. Bo dla przeciętnego Kowalskiego on nie wie, jak wygląda na przykład 400 gram ziemniaków, czy jak wygląda 200 gramów piersi z kurczaka. I on po prostu postawi to na talerz i zje. I no, nie będzie wiedział po prostu, ile to ma kalorii. Tak samo nie będzie wiedział, że na przykład łyżka oliwy dostarczy mu 100 kilokalorii i doda oliwy, bo jest zdrowa przecież. A doda 5 łyżek, no to już ma 500 kalorii. Więc jak najbardziej polecam. To jest fajne pytanie. Czy uważasz, że środowisko fitness nie tylko w Polsce w dużej mierze wywodzi się z marginesu społecznego? Tak, to jest prosta sprawa. Jeżeli ktoś, powiedzmy, jest, no nie obrażając nikogo po prostu, jest ktoś, nie wiem, dresem na ulicy, tak w dużej mierze, albo po prostu ma ciężkie życie, zapisuje się na siłownię, sporty walk, cokolwiek, żeby być po prostu większy, silniejszy, nie mieć kompleksów, móc komuś wpierdolić, no nieważne. To w pewnym momencie może widzieć w tym głębszy sens i na przykład, że może na tym zacząć zarabiać. Więc nie dziwi mnie to, że głównie się to wywodzi z marginesu społecznego, bo na takich osiedlowych siłowniach jest dużo po prostu osób z takiego marginesu społecznego. I to jest takie typowe, że po prostu, nie wiem, no gangsterzy czy coś, biorą sterydy, są duzi, wyglądają groźnie i z tego potem może uznają, że jakoś zmienić swoje życie i iść w tę stronę. Także tak bym to widział i w sumie to tyle. Jakieś sposoby na celulit dla kobiety po 30? Takie same jak dla kobiety po 20 czy po 50, czyli po pierwsze zdrowe nawyki odżywiania, po drugie prawidłowe nawadnianie, po trzecie aktywność fizyczna, po czwarte zejść do zdrowego poziomu tkanki tłuszczowej. Jakaś rada na pocenie się podczas snu po kofeinie? Zmniejszyć ilości kofeiny, bo pocenie się nie występuje po prostu
spożyciu kofeiny, tylko po konkretnej dawce. Jeżeli ja na przykład spożyję normalną, słabą, rozpuszczalną kawę, gdzie jest powiedzmy 60-70 mg kofeiny, to nawet tego nie poczuję. Jeżeli sobie zrobię taką torpedę, którą zaraz pokażę, która ma 260 mg kofeiny, no to już bywa różnie. Jeżeli to połączę na przykład z jakimś przetreningówką, czy z jakimś napojem energetycznym, to tym bardziej. Więc po pierwsze zmniejszyć dawkę kofeiny, a po drugie spożywać kofeinę max 4 godziny przed snem, a bardziej bym polecał nawet te 8 godzin przed snem, dlatego że kofeina ma czas półtrwania 4 godziny, czyli po 4 godzinach stężenie tej kofeiny we krwi zmniejsza się o połowę. Więc po 8 godzinach to stężenie już będzie małe i wtedy nie powinno być problemu zarówno z zaśnięciem, jak i efektami ubocznymi, jakim jest na przykład pocenie. Myślałeś może, żeby nagrać jakieś dni z życia Szmeksego? Oczywiście na przykład taki dzień, gdy robisz coś więcej niż siłownia. No, nagrywam. Jaką pijesz kawkę? Rozpuszczalna, sypana, z mlekiem, ile słodzika i tak dalej. Zaraz. To jest kawa, którą męczę już od dłuższego czasu. Golden Bowl Solutions Angel's Touch. 260 mg w filiżance. I czemu ta kawa? Po pierwsze jest smakowa, więc mi to bardzo odpowiada, bo ja nie jestem kawoszem, nie lubię jako tako smaku kawy. Bardziej kawę traktuję z jej właściwości, jakie ma. Głównie jak chodzi o pobudzenie, ale też zmniejszenie apetytu, pobudzenie układu współczulnego itd., itd. Więc ja piję taką kawkę 250 mg, 260 mg kofeiny 2-3 razy dziennie. To mi daje no, powyżej tak naprawdę dawki, którą się powinno spożywać, ale no, już jestem tak przyzwyczajony, że tyle piję. Więc spożywam dziennie od powiedzmy 600 do nawet 1000 mg kofeiny. I robię to z słodzikiem, to po pierwsze. Do tej kawy dodaję jakieś 6-7 na filiżankę. Lubię słodki, też się przyzwyczaiłem po prostu do słodzika. Zauważyłem, nie wiem czy to jest bro science, co teraz powiem. Zauważyłem, że z cyklem lnianym i no, z cyklem lnianym sodu, którym jest na przykład większość słodzików spożywczych, to przyzwyczajamy się do pewnego stopnia do ich smaku. I tak jak zaczynałem używać słodzika, wystarczało mi powiedzmy 2 tabletki i było ok. Teraz potrzebuję 6-7. I powyżej tego już nie będzie, bo na przykład mój brat ma to samo, też używał po 2-3, teraz używa właśnie po 7-8, ale już na tym etapie jest git i raczej nie będę musiał jeszcze bardziej zwiększać tego. I dodaję trochę mleka, ale to mleko głównie dodaję nie dla smaku, tylko żeby po prostu jak najszybciej się tej kawy napić, no bo wrzątku nie da się pić i lubię po prostu tą kawę nalać sobie i od razu zacząć pić i wypić przez 5-10 minut. Jakoś się za bardzo nad tym nie zastanawia. Ulubiony smak sosu zero. Ciężko mi powiedzieć, ale chyba bym postawił na brzoskwinie mimo wszystko, dlatego że najbardziej mi to przypomina smak na przykład dżemu brzoskwiniowego. Lubię takie właśnie syropy owocowe, a jeżeli chodzi o takie typowo na słodko, to na przykład czekolada orzech bardzo mi podpasowała, Milky Way mi bardzo podpasował. Także to są moje ulubione. Ile razy w tygodniu chodzisz na zakupy do sklepów typu Lidl, Biedronka i tak dalej? To teraz bardzo rzadko, no bo mam catering, także nie muszę robić zakupów spożywczych, ale jeżeli wcześniej właśnie chodziłem, to głównie robiłem raz powiedzmy na 3-4 tygodnie jakieś większe zakupy i wtedy kupowałem, nie wiem, jakieś Pepsi, wodę, powiedzmy makarony, ryże i tak dalej. A jak chodzi o mięso, warzywa, owoce, no to nawet zdarzało się, że chodziłem codziennie albo co drugi dzień właśnie na jakieś takie małe zakupy, żeby kupić świeże owoce, świeże warzywa, mięso i zjeść, potem kupić następne. Czy polecasz stretching dla osoby trenującej na siłownię? Jak tak, to ile razy? Ze stretchingiem to jest tak, że ja to, co teraz powiem, nie ma się nijak z tym, co robię, bo sam tego nie robię po prostu, ale uważam, że jak chodzi o właśnie rozciąganie, czy ja nie lubię tego słowa rozciąganie, bo ja to bardziej traktuję jako mobility, jako mobilizację, bo no samo rozciąganie, no nie rozciągamy włókien mięśniowych. Więc takie coś ja proponuję nawet codziennie, jeżeli ktoś ma możliwość, ma ochotę, ma czas,
To jest fajny nawyk tak naprawdę, te 15-20 minut nawet z samego rana, żeby się rozbudzić. 5-10 minut rozciągania, czy specjalne ćwiczenia dla osób, które dużo mają pracy siedzącej. To są właśnie ćwiczenia, które będą niwelowały ten efekt długiego siedzenia. Ale może to też nagram o tym jakiś materiał oddzielny. Tak czy, nie, tak czy inaczej, to ja jak najbardziej gorąco polecam, po pierwsze ze względów takich, żeby mieć na przykład większy zakres ruchu w trakcie treningu, po drugie, że to jest taka aktywna regeneracja, więcej krwi dopływa do tych tkanek łącznych, do mięśni, do włókien, więc szybciej się regenerujemy. Mamy mniejsze ryzyko kontuzji, bo te stawy i ścięgna są bardziej mobilne, mamy lepszy zakres właśnie i też przy okazji można przy tym spalić trochę kalorii, nie męcząc się, bo no nie ma co ukrywać, to nie jest jakoś bardzo męczące, bardziej chyba już dla psychiki, że na przykład musimy przez 2 minuty trzymać takiego dyskomfortu, bólu lekkiego, ale na pewno nie jest męczące pod względem fizycznym, wręcz przeciwnie, odpręża fajnie, jak się to porobi długo, w sensie odpręża tak po tym wszystkim. I przykładowo yoga. Yoga jest bardzo fajnym sposobem właśnie, to jest jednocześnie właśnie rozciąganie, ale też trochę medytacji i fajnie wpływa na nasz stan zdrowia ogólny. Nie tylko jak chodzi o wygląd, ale też jak chodzi o psychikę. Wilczy napad głodu po ciężkim treningu wytrzymałościowym jak crossfit. Jak sobie radzić z nim? Ciężko powiedzieć, bo to działa tak, że idziemy na trening, na treningu pobudzamy mocno układ współczulny i im ten układ bardziej będziemy pobudzać, tym potem ten układ przywspółczulny się bardziej odezwie. Więc im ten trening będzie cięższy i bardziej wymagający, tym potem będziemy potrzebowali na przykład więcej regeneracji, właśnie więcej jedzenia i tak dalej. Więc jedynym sposobem według mnie to albo się przyzwyczaić, albo po prostu ustawić tak kalorie w ciągu dnia, żeby ich nie przekraczać. Chyba że nam zależy na maśle, to trochę trzeba przekroczyć i ustawić tak, żeby po prostu po treningu mieć duży, sycący posiłek. Co myślisz o tatuażach u zawodników? To odpowiem na pytanie, co sądzę w ogóle o tatuażach, bo tu nie ma znaczenia dla mnie, czy to jest zawodnik, czy nie, bo no starty w zawodach, a tatuaże, no jak ktoś by powiedział, że nie robi tatuażów, będzie startował, no to według mnie po prostu nie potrzebuje tego tatuażu w pierwszej kolejności. I jak chodzi o tatuaże, to no teraz jest na to moda, coraz bardziej jest to powszechne, coraz mniej jest to krytykowane w opinii publicznej, coraz to lepiej wygląda w opinii publicznej. Teraz już to nie jest bardzo dziwne, że widzimy kogoś z wytatuowanym rękawem, na przykład nie wiem, w sklepie czy gdziekolwiek, chociaż dalej jest to postrzegane w pewnych no w pewnych społecznościach jako coś negatywnego, ale ogólnie według mnie, jeżeli ktoś ma pomysł na ten tatuaż, ma to dla niego znaczenie, to jak najbardziej może sobie zrobić, bo to jest według mnie najważniejsze w tym tatuażu. On nie ma wyglądać dla samego wyglądu, tylko on ma coś znaczyć dla tej osoby, która sobie go robi. Nie wiem, co znaczy na przykład malowanie sobie czaszki na klatce albo na stopie kwiatka, bo to są takie generyczne tatuaże, które ma co druga osoba z tatuażem. I no, dla mnie są bez sensu, bo w głównej mierze te osoby też nie mają jakoś dużego znaczenia w tym, że sobie robią taki tatuaż. Oczywiście nie mówię o wszystkich, ale często jest tak, że po prostu ktoś chce sobie zrobić tatuaż, podoba mu się wzór, robi go, tyle, koniec tematu. I jedyne co to znaczy, to że po prostu wydał kasę i miał odwagę, żeby ten tatuaż zrobić. Dlatego ja na przykład nie robię i nie mam żadnego, bo po pierwsze nie mam pomysłu, a nie chcę niczego robić z dupy. Po drugie, nie wiem, gdzie miałbym go sobie zrobić. Więc jeżeli będę miał jakieś potrzebę coś wytatuować, to zrobię i nie będę się tym przejmował. Czy ktoś docina na zawodach podobnie jak sportowcy w sportach walki? Krótki okres zrzucania wagi, przede wszystkim wody. Niektórzy zawodnicy wychodzą na wagę spoko do cięć, czy kulturyści też tak robią mogą? Po pierwsze, w zawodach, jak chodzi o sztuki walk, nigdy nikt nie jest docięty nawet tak, żeby na zawodach kulturystycznych się pokazać. To, że ma six-pack, nic nie znaczy tak naprawdę, bo powiedzmy najlepiej wyglądający zawodnicy MMA, to oni jakby chcieli wyjść na scenę kulturystyczną, to musieliby jeszcze 8-10 tygodni redukować. To jest pierwsza sprawa, że ten BF oni aż tak nie mają niskiego. To jest fajna forma plażowa, ale nie na scenę kulturystyczną.
Po drugie, tak jak napisałeś, to jest okres zrzucania wody, a na zawodach kulturystycznych chodzi o odtłuszczenie, nie o zbicie wagi. Ktoś, kto startuje w sztukach wag, trójboju, cokolwiek, tam ta waga ma znaczenie, bo im mniej waży, tym na przykład zmieści się w kategorii, będzie miał lepszy współczynnik Wilksa, cokolwiek. U kulturysty tak naprawdę, wiadomo, musi się na przykład zmieścić w klasyku z wagą, ale jeżeli nie startuje w klasyku, no to już ta waga nie jest aż takim wyznacznikiem, ważna jest ta forma dla niego. Więc on musi ważyć jak najmniej, bo chce mieć jak najmniej tłuszczu. Tamten musi ważyć jak najmniej, żeby być w niższej kategorii wagowej. I jasne, byli sportowcy w sztukach wag, gdzie potrafią zrzucić nawet i 8-10 kilo, ale to jest woda, to nie jest tłuszcz. Więc to jest zupełnie co innego i to jest inna bajka, więc nikt się nie docina, tak jak w sportach walk, na zawody kulturystyczne. Czy na masie tak ważne jest pilnowanie makro? Znaczy wiadomo, białko, żeby się zgadzało, ale czy ma znaczenie, czy te przykładowe 400 kcal w skali dnia będą nabite z czekolady, czy z owsianki i orzechów, przy zachowaniu gęstości i różnorodności odżywczej? Czy raczej efekt ten sam, aby kalorie były ponad zapotrzebowanie? Znaczy powiem tak, ważne jest to, co jemy, to zawsze będę powtarzał, że kaloria kalor nie jest równa, także bardzo jest ważne to, co jemy, ale nie jest to niezbędne, nie jest to coś, co musi być koniecznie, żeby mieć efekty. Te efekty mogą być trochę lepsze, trochę gorsze, czasami możemy nawet tego nie zauważyć, że były lepsze. No ale tu przede wszystkim chodzi o nasze zdrowie i też o wcześniej wspomniane nawyki. Jeżeli ktoś ma wyrobione nawyki odżywiania zdrowe, to takiego gówna nie będzie po prostu jadł codziennie, bo to się jedno z drugim nie ma nic wspólnego. I ja to zauważyłem też po sobie, że pierwszy, powiedzmy, rok, dwa lata stażu często jadłem Cheeriosy codziennie, jakieś lody, czekolady, inne takie rzeczy i z czasem coraz mniej tego było. I teraz uważam, że powiedzmy jeden taki posiłek, nawet nie cały, tylko powiedzmy właśnie taka na przykład czekolada, raz na 2-3 dni to jest maks. I to jest właśnie zdrowy nawyk, że takie coś ograniczamy do minimum, nie ze względów, powiedzmy, że to są puste kalorie, tylko właśnie ze względów na to, że to nie wnosi nic do naszego organizmu, więc można zjeść coś innego, co wniesie i też będzie miało walory smakowe, bo ja nie mówię o tym, żeby trzeba jeść trawę zamiast czekolady, ale na przykład owoce. Dużo osób na pewno uwielbia jeść owoce i uwielbia, nie wiem, chociażby truskawkę, jak jest sezon i tutaj jest prosty wybór, masz do wyboru, nieważne. Albo jesz 300 kalorii z czekolady, gdzie tej czekolady będzie tyle, albo jesz kilogram truskawek. I no, raz, że ten kilogram truskawek to będzie więcej jedzenia, dwa, że przyniesie nam dużo wartości odżywczych, a po trzecie, że chociaż się tym najemy. A jedząc na przykład czekoladę, dostarczamy tak naprawdę jedynie energii i trochę pobudzamy kubki smakowe. I tutaj też chciałbym nadmienić, że na przykład jak ktoś je, powiedzmy, kilo czekolady, to po piątym, szóstym kawałku, po piątej, szóstej kostce, to już nie jest ten sam smak, to już nie jest taka podjarka. To już się je, bo jest i jest słodkie. Ale to nie jest to samo. I trzeba właśnie brać to pod uwagę, że jak ja sobie raz na 2-3 dni na przykład zjem batona, czy cokolwiek takiego, to już jestem zaspokojony. Mam swoją potrzebę na słodycze, okej, zaspokoiłem ją, koniec, wracam do michy normalnej. A w momencie właśnie, jak ktoś tak się objada tym i je to nieświadomie, tak po prostu byleby jeść, no to świadczy właśnie o tych nawykach. Warto brać jakieś suplementy na regenerację, poprawienie jakości snu, jeśli nie ma się możliwości spania dłużej niż 5-6 godzin. Jeżeli ktoś nie ma możliwości spania dłużej niż 5-6 godzin, to ja bym pod to dostosował dietę i trening, a nie dodawał suplementy. Bo jeżeli ktoś śpi 5-6 godzin, czyli po pierwsze ma więcej stresu, bo jest więcej kortyzolu, po drugie ma mniej testosteronu, bo nie ma się kiedy wydzielać, jest więcej kortyzolu i ma ograniczone możliwości regeneracyjne. Też ze względu, między innymi dlatego, że jest więcej kortyzolu. Także dla takiej osoby najlepszym rozwiązaniem byłoby zmniejszenie na przykład ilości treningów czy objętości treningów, zwiększenie trochę kalorii, jeżeli jest na deficycie i zadbanie o takie rzeczy, bo nie ma suplementu, który nam zastąpi sen. To o tym trzeba pamiętać, że okej, mogę na przykład rano wstać, po 3 godzinach snu, zajebać 400 mg kofeiny, do tego dorzucę 3 gramy tyrozyny i jestem okej. I powiedzmy, że jestem w stanie funkcjonować, ale to nie jest to samo, bo to jest po prostu to funkcjonowanie takie psychiczne. Tak samo są osoby, które mówią, że się wysypiają śpiąc 5 godzin dziennie. I
Okej, okay, może się trafi 1 na 100, ale większość osób ma tak, że ona się po prostu przyzwyczaja do tego, jak funkcjonuje na 5 godzinach snu i nie mają porównania. I mówią, że się wysypiają, bo no, nie znają nic lepszego. A w momencie, gdy takiej osobie na przykład by się kazało, czy tam miałaby okazję spać po 8 godzin przez miesiąc, to zobacz diametralną różnicę. Więc ja bym po prostu postarał się jak najbardziej no tak ułożyć sobie dzień, trening, cokolwiek, żeby te 7 powiedzmy godzin spać, czy 6,5. Te 5 godzin to jest zdecydowanie za mało. Ile czasu potrzeba na unormowanie hormonów po redukcji? I tu zależy po pierwsze od tego, jaka była ta redukcja, po drugie zależy od o jakim hormonie mówimy i po trzecie też zależy, jak to rozegramy. Jeżeli ktoś by robił typowy reverse, dodawał po 100 kalorii dziennie, znaczy tygodniowo i powiedzmy, że zanim doszedłby do zera kalorycznego, minęłoby 6 tygodni, to on przez te 6 tygodni dalej jest na deficycie, dalej te hormony dostają po dupie, mimo że tego jedzenia jest więcej, ale no organizm ma to gdzieś, że dostaje 100 kalorii więcej, bo on dalej jest wygłodzony. Więc dlatego też ja proponuję zawsze wychodzić z redukcji max w 2 tygodnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz zależy od hormonu. Jeżeli mówimy na przykład o testosteronie, to jest sekunda. To jest dosłownie chwila, moment. Jeżeli ktoś ma za niski poziom tkanki tłuszczowej, wystarczy, że trochę przytyje, już ma testosteron w normie. Jeżeli ktoś jest powiedzmy tak docina do plażowej formy, czy do zdrowego poziomu tkanki tłuszczowej, to myślę, że w ciągu 2-3 tygodni ten testosteron też mu wróci do normy w momencie, jak zacznie normalnie jeść. Tak samo kortyzol. Kortyzol praktycznie z dnia na dzień można wyregulować. Oczywiście nie mówię tu o skrajnych przypadkach, ale to też nie jest hormon, który jakoś tak bardzo się zmienia. Z tarczycą bywa różnie. Może to być miesiąc, mogą być to 2 miesiące. Jak chodzi na przykład o kobiety, jej estrogen, czy właśnie całą tą gospodarkę hormonalną, tak łącznie biorąc wszystko, to może być bardzo długo. To może być nawet i pół roku, to może być nawet i rok, jeżeli ktoś nie ma głowy do tego i nie wie, co z tym zrobić. Jest jeden fajny hormon, który naprawdę jest wrzodem na dupie i jest to leptyna. Leptyna to hormon, który może wracać do normy bardzo i to bardzo długo i nie jest powiedziane, że wróci kiedyś do normy. Bo po pierwsze, jeżeli ktoś będzie ciągle chciał trzymać niski poziom tkanki tłuszczowej, który nie jest dla niego naturalny, to ta leptyna będzie poniżej normy. Więc nie wróci prawdopodobnie do normy, dopóki ta osoba się po prostu nie zaleje, a na pewno to długo potrwa. Było fajne badanie, właśnie jeden z kulturystów robił badania co 3 miesiące i wyszło na to, że po pierwsze zaczynał przygotowanie do zawodów z leptyną już poniżej normy i 6 miesięcy po zawodach ta leptyna była jeszcze niżej niż jak zaczynał. Także to jest dobry wyznacznik tego, jak leptyna potrafi właśnie wolno wracać do prawidłowych ilości. I też widziałem chyba fajne badanie, gdzie ludzie byli poddani chyba 8-tygodniowej głodówce. Tu nie jestem pewny. W każdym razie chodzi o to, że po roku czasu dalej ta leptyna była w dupie. Mimo że ta redukcja była krótka, ale była bardzo mocna i no, to zdrowie dostało po tyłku. Więc tu nie ma tak naprawdę jednej odpowiedzi na to. Może być różnie. Co Cię motywuje w chwilach, kiedy wątpisz w to, co robisz i zastanawiasz się, czy to ma jakikolwiek sens? Więc po pierwsze cała droga, którą przeszedłem. Po drugie bliskie mi osoby. To tak naprawdę wszystko. Tłuszcz na przykład z mleka kokosowego czy wiórków. Niby zdrowy, a jednak prawie same tłuszcze nasycone. Jak na to patrzeć? I razem z tym chciałbym odpowiedzieć na pytanie, co sądzę o pasach, gorsetach wyszczuplających. To jest to samo. Jeżeli gówno zapakujecie w ładne opakowanie, wymyślicie całą historię pod to i teorię, to uwierzcie mi, że dużo ludzi to kupi, mimo że to dalej jest gówno. I to samo jest z olejem kokosowym i wszystkim, co jest teraz kokosowe, jest z gorsetami. Więc olej kokosowy
powiedzmy sobie wprost, to są tłuszcze nasycone w 100% i w oleju kokosowym nie ma nic więcej. Nie ma tam wartości odżywczych, nie ma tam, są tam same kwasy tłuszczowe właśnie nasycone, gdzie potrzebujemy też jednonienasyconych i wielonienasyconych, a te nasycone mogą nawet tam zaszkodzić, jak są w za dużej ilości, zwłaszcza w diecie, gdzie jest dużo węglowodanów, bo w diecie, gdzie jest tych węgli mało, albo to jest dieta ketogeniczna, to jest zupełnie inna bajka. Ale ogólnie w tłuszczu kokosowym nic praktycznie nie ma. I dlatego ja nie jestem zwolennikiem, nie polecam, bo są lepsze tłuszcze, jak chociażby oliwa z oliwek. Na oliwie z oliwek też można smażyć. Nie ulega ona utlenianiu w trakcie smażenia, bo jest to po pierwsze za mała temperatura, a po drugie za krótki czas trwania właśnie tego smażenia jest. A oliwa z oliwek niesie ze sobą wiele wartości odżywczych, w tym też właśnie są tam jednonienasycone kwasy tłuszczowe, które są bardziej potrzebne naszemu organizmowi i lepiej z nich sobie skorzysta niż z kwasów tłuszczowych nasyconych, jakie są w oleju. Więc jak najbardziej dla smaku 10-15 gramów dziennie czy do smażenia spoko, ok. Ale znam osoby, które potrafią do śniadania dodać wiórki kokosowe, potem usmażyć coś na oleju kokosowym, potem na przykład do innej potrawy dodać mleczka kokosowego, wszystko jest kokosowe, piją na treningu wodę kokosową i co. I potem się okazuje, że 50-70% tłuszczów, jakie są w ich diecie, to są tłuszcze nasycone. I mogą się pojawić problemy po prostu, a olej kokosowy czy ogólnie tłuszcze kokosowe nic ze sobą nie niosą. Jak chodzi o MCT, to jest trochę inna bajka, ale olej kokosowy nie składa się tylko z MCT, tylko składa się w małej ilości, czy tam do połowy, powiedzmy max, z MCT. Więc jak już, to raczej bym po prostu celował w to MCT i tyle. I z gorsetami jest to samo. Powiedzą wam, że wyszczuplą wam talię, że ona się nie będzie poszerzać, że będzie to wszystko fajnie wyglądać, a koniec końców wyjdzie na to, że po pierwsze nabawicie się problemów z kręgosłupem, bo będą zanikałe mięśnie stabilizujące, bo mięsień, który jest nieużywany, zanika po prostu, bo nie jest potrzebny. A talia się wam nie wyszczupli, bo według badań chociażby, jak chodzi o aktywację mięśni brzucha, to oczywiście trochę mniej są aktywowane mięśnie skośne, ale to bardziej jest aktywowany mięsień prosty. Chodzi o pasy kulturystyczne, tutaj miałem akurat w głowie. I to samo jest z tymi gorsetami. Nie widzę po prostu sensu, nie widzę potrzeby ich używania, bo one nic nie dają. Jeżeli ktoś ma tendencję do szerokiej talii, to będzie ją miał. Jeżeli ktoś ma tendencję do tego, że ma wąską talię, to też będzie ją miał. I tego nie oszuka. Nie da się 10 cm mięśni nałożyć na brzuch. Po prostu no, to jest niemożliwe. To wszystko jest kwestia budowy ciała, tego jak organy są umieszczone, i tak dalej, i tak dalej. Jak chodzi też o te organy, to gorset również nie wpływa na nie pozytywnie. I ostatnie pytanie, co cenię w innych ludziach? I jest to ciężkie pytanie, bo no, wiele rzeczy cenię w innych ludziach, ale też mam z drugiej strony takie podejście, że mało wymagam i mało się też spodziewam po ludziach. Więc jak kogoś poznaję, to nie spodziewam się, że to jest super fajny człowiek, zajebiście się z nim zadawać. Tylko tak, no okej, no poznałem, fajnie. Jakby go nie było w moim życiu, też okej. Wisi mi to tak naprawdę. Nie przywiązuję się do ludzi. Mało jest bardzo osób, do których jakkolwiek jestem przywiązany i mam z nimi jakkolwiek, że tak powiem, stosunek głębszy niż po prostu znajomość. I co? Co cenię? Cenię sobie szczerość, cenię to, że ktoś jest autentyczny, że nie udaje kogoś, kim nie jest. Cenię to, że nie jest skurwysynem, że nie jest chujem. Cenię to, że ktoś nie jest zawistny. Po prostu no, cenię dobre cechy, a krytykuję i nie cenię złych cech. Więc ciężko mi tu powiedzieć, bo to wychodzi w praniu też. Można powiedzieć, że kogoś cenimy, ale dwa lata później zmienimy zdanie, bo się okaże, że ta osoba zrobi coś, co no, nam nie będzie pasowało, a komuś innemu mogłoby na przykład pasować. Więc to, że kogoś cenię, jest bardzo subiektywne. To nie jest na pewno obiektywne. I co? No powiem wam tak, nie bez powodu mało kogo śledzę w Polsce. Jak chodzi o kanały na YouTubie, subuję ze 3-4 kanały z Polski. I ogólnie mało ludzi subskrybuję, bo wiem też jak to wygląda. Niektórych zdążyłem poznać, zdążyłem się zawieść i no
Takie jest po prostu życie. I dużo jest osób takich, że pokazują jedno, w życiu prywatnym robią zupełnie co innego, bo no to im się po prostu opłaca. Także tym akcentem kończę ten Q&A. To by było tyle na dzisiaj. Pozdrawiam.